wydajemy w powietrze, to no, niektóre problemy musimy zostawić na ziemi. No. Żyjemy w tym lotem, musimy się tylko i wyłącznie zajmować tym, co robimy w powietrzu. Jestem pod wrażeniem tej pracy. No, dziękuję za ten wysiłek. Bo ciężko, potem ja korzystam z tego, co wy teraz ciężko, zrobicie. Ale trzeba zrobić. Trzeba zrobić. Jest trudno. Tak to w naszej służbie bywa po prostu. Tak. My jesteśmy od tego, żeby zrobić dobrze. Dobrze i solidnie. Ponieważ głównym zadaniem misji jest ochrona przestrzeni powietrznej nad Litwą, Łotwą i Estonią, dlatego też dbamy o samoloty, na których będą te misje wykonywane. I aktualnie w tle widać, że przygotowywane są samoloty, żeby nie zawiodły naszych pilotów, którzy będą te misje tam wykonywać. Przeznaczeniem bazy jest nie tylko wykonywanie zadań lotniczych, ale również zabezpieczenie logistyczne innych jednostek. Wspaniała sytuacja do tego, żeby się doskonalić i nabywać doświadczenia. Będziemy tam w krajach nadbałtyckich pełnić misje w systemie air policingu, czyli dozoru przestrzeni powietrznej, a to są właśnie misje związane z przechwyceniem, rozpoznaniem wzrokowym samolotów. I właśnie taką misję zaraz będziemy wykonywać, czyli przechwycenie samolotu z dużej odległości, zbliżenie, rozpoznanie, ewentualnie wejście do walki jeszcze. Samolot odrzutowy MiG-29 zaprojektowano jako lekki myśliwiec frontowy uzupełniający ciężki myśliwiec Su-27. W samolocie zastosowano skrzydła o dużym skosie przy kadłubie i mniejszym w zasadniczej części. Wraz z klapami przednimi zapewniają one dobrą skuteczność i sterowność. Dzisiejsze zadanie zaczęło się już parę dni wcześniej, kiedy się przygotowywaliśmy do niego. Dzisiaj był taki briefing, uszczegółowiliśmy sobie pogodę i inne takie dane potrzebne do tego lotu. No i teraz właśnie przyjmiemy samoloty, uruchomimy parą, wkołujemy na pas parą, wystartujemy we dwóch. W strefie, tam gdzie mamy wykonać zadanie, rozejdziemy się i rozpocznie się walka. To zadanie ma kilka scenariuszy, to już takie są, powiedzmy, głębsze sprawy. I my to mamy dokładnie umówione po kolei, co będziemy realizować w tym scenariuszu. Generalnie chodzi o to, żeby młody pilot, który się uczy, nauczył się przechwytywać i wejść do walki z przechwycenia jeden na jeden. W tej walce powietrznej nie ma z góry założonego zwycięstwa. Po prostu zależy to od wielu czynników. Kto wypracuje lepszą pozycję, będzie sprytniejszy, dopisze mu szczęście, umiejętności. To ocenimy już po analizie materiałów na ziemi, analizując materiały OKL. To był lot na przechwycenie i walkę. I to był pilot, który się szkolił, jego pierwszy tego typu lot. I, no, mówię, popełnił trochę błędów, te błędy sobie teraz omówimy. Być może nie potrafił sobie dokładnie w przestrzeni umiejscowić, gdzie jest przeciwnik. No, myślę, że to główny błąd tego był, że nie mógł nas sobie ułożyć w głowie, bo oprócz zobrazowania i podpowiedzi nawigatora, to jeszcze pilot musi sam wyobrazić sobie, gdzie ten przeciwnik jest. Nie? Zaczynając szkołę lotniczą w Dębinie, razem z moimi kolegami, większość z nas marzyła o tym, żeby trafić do jednostki, w której są F-16. Ta jednostka to 32. Baza Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Samolot F-16, który jest na wyposażeniu 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, jest najnowocześniejszym systemem uzbrojenia, zintegrowanym, gotowym do użycia w Europie. Są
symulator ten nam pozwala nam odpracować takie typowe czynności na wypadek sytuacji awaryjnej, kiedy nie mamy czasu na to, żeby się zastanawiać. Czyli tutaj jest tylko i wyłącznie, możemy polegać na tych nawykach, których się nauczyliśmy na Ziemi. No i on między innymi do tego służy. Automatycznie pilot tutaj sprawdza też czynności w kabinie, które musi wykonać przed zajęciem miejsca oraz awaryjne opuszczanie na Ziemi. W sytuacji powiedzmy pożaru czy tam jakiejś katastrofy naziemnej ma możliwość ucieczki z samolotu. Co 180 dni taki trening obowiązkowo każdy pilot przechodzi. Każdy scenariusz trwa 1 minutę, jest 20 sekund tak zwanego fazy normalnego lotu. Występuje sytuacja awaryjna, pilot ma obowiązek ją rozpoznać i podjąć działania do awaryjnego opuszczenia samolotu. Słychać? Gotów? Przejdziemy. Pełnię służbę lotów SOF, czyli Supervisor of Flying. Jeżeli załogi potrzebują pomocy w powietrzu, ja jestem tą osobą, która w danym momencie może im poprzez radiostację, łączność pomóc, odczytując checklistę i procedurę w przypadku emergency procedures. Służbę tą pełnią wyszkoleni lotnicy, którzy osiągnęli pewien status, posiadają odpowiednie doświadczenie, no i są wyselekcjonowani do służby na wieży startowej. Dev 901, report, engine stop. Briefing przylotowy jest takim końcowym etapem tego, co my naprawdę robimy, ponieważ dzień wcześniej, najpóźniej dowiadujemy się, jaki lot będziemy wykonywać, jaki będzie miał charakter zadanie. I w związku z tym przeprowadzamy cały proces analizy terenu, gdzie lecimy, celów, które będziemy ewentualnie zwalczać, zagrożeń, z którymi będziemy musieli sobie poradzić po drodze. Budujemy sobie jakiś scenariusz taktyczny i robimy też planowanie na komputerach planowania misji. Także wszystkie dane tak naprawdę mamy gotowe na ten briefing tutaj. Na tym briefingu spotykamy się 2 godziny przed lotem. Już rozważamy szczegółowo, w jaki sposób będziemy wykorzystywać samolot, jego uzbrojenie, jego awionikę, w jaki sposób będziemy przeprowadzać ten lot pod kątem taktycznym, jaki scenariusz taktyczny rozegramy, bo też tych scenariuszy może być kilka wariantów, zależnie od pogody, zależnie od tego, jak jest cel broniony. I stąd praktycznie piloci wychodzą przebierać się do samolotu, do startu na konkretną misję. Ta dzisiejsza misja to jest misja na poligon, na Darzyce, także będziemy dzisiaj wykorzystywać samoloty F-16 w zakresie zwalczania celów naziemnych. Praktykujemy takie misje dosyć często, ponieważ tak jak wiemy, samolot F-16 jest samolotem wielozadaniowym, zdolnym do wykonywania całego wachlarzu zadań, przenoszenia całej palety uzbrojenia. I w związku z tym takie loty również praktykujemy. Dzisiejszy lot ma na celu tak naprawdę odzyskanie aktualności przez kolegę w lotach na małej wysokości, zwalczaniu celów naziemnych, przeprowadzaniu manewrów do rzucenia bomb i strzelania z działka układowego. Do niedawna tajna informacja odnośnie pobytu wojsk amerykańskich w Polsce. Tak jak powiedziałem, była tajna. W tej chwili wszyscy już wiedzą, że tak zwany AFDAR, czyli komponent sił powietrznych Stanów Zjednoczonych, będzie przebywał w Polsce. W związku z tym możemy parę słów na ten temat powiedzieć. W drugiej połowie roku komponent samolotów F-16 po raz pierwszy wyląduje w Polsce. Prawdopodobnie będzie to baza UASK. Na co dzień będziemy pracowali ramię w ramię z żołnierzami amerykańskimi. Wydaje nam się, że jest to ze wszechmiar pozytywne, w związku z tym, że Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych są jednymi z najbardziej profesjonalnych sił powietrznych na świecie. Z pewnością będzie to bardzo duża wartość dodana dla nas, dla naszego szkolenia, dla rozwoju systemu, który my dysponujemy. Miałem okazję siedzieć w drugiej kabinie, bardzo fajne uczucie. Nie mogę do niczego porównać, bo do tej pory latałem na samolotach szkolno-treningowych TS-11. No, samolot zdecydowanie wolniejszy, mniej manewrowy.
F-16 jest nowoczesnym, jednosilnikowym myśliwcem wielozadaniowym z trapezowym skrzydłem i cyfrowym czynnym układem sterowania. Napęd stanowi silnik o ciągu 129,4 kN z dopalaniem. Mam nadzieję, że za 2 lata, kiedy wrócę ze Stanów Zjednoczonych, pomyślnie zdam i przejdę szkolenie zaawansowane. Będę miał tą możliwość, że zrealizuję swoje marzenie i wsiądę do pierwszej kabiny samolotu F-16. Niezmiernie ważnym i istotnym czynnikiem jest oczywiście sprawność techniki lotniczej. Ta sprawność, która no, staramy się, aby była na poziomie około 70%, pozwala na to, aby wykonać odpowiedni nalot. Nalot, który jest niezmiernie ważny dla najmłodszych pilotów, którzy kończą Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych, rozpoczynają swoje życie lotnicze i to dla nich niezbędne jest, aby jak najwięcej latali i wykonywanie lotów w tym okresie początkowym szkolenia, gdzie się doszkalają, przeszkalają się jeszcze na nowe typy, na typy samolotów. Po tragedii smoleńskiej Dowództwo Sił Powietrznych przedsięwzięło wiele czynności, stworzono procedury. Procedury, których przestrzeganie praktycznie uniemożliwia popełnienie jakiegokolwiek błędu. Stworzono cały system nadzoru nad wykonywaniem tych najważniejszych lotów w kraju, czyli lotów VIP czy HET potocznie jak mówimy, gdzie właśnie włączono system dowodzenia w cały ten system nadzoru, realizowany poprzez Centrum Operacji Powietrznych. Centrum Operacji Powietrznej na co dzień odpowiada za utrzymanie wysokiej gotowości i bojowej jednostek podległych dowódcy sił powietrznych. Mamy pełen wgląd na sytuację powietrzną, która znajduje się na ekranie. Monitorujemy wszystkie loty i przeloty na terytorium Rzeczypospolitej. Każdy samolot, który startuje i ląduje, ma wpisany plan lotu, natomiast odstępstwa jakiekolwiek od reżimu planu lotu automatycznie są sygnalizowane do osób funkcyjnych zmiany dyżurnej. Muszę powiedzieć, że okres ostatnich 2 lat po tragedii smoleńskiej spowodował aktualizację i normalizację większości dokumentacji służb dyżurnych operacyjnych, dostosowując je do wymaganych w dniu dzisiejszym potrzeb bezpieczeństwa, jak i również potrzeb technologicznych i instrukcyjnych. Dokumenty lotnicze, które regulują szkolenie lotnicze, starano się w miarę możliwości jak najbardziej przystosować do tych, które obowiązują w lotnictwie cywilnym. Oczywiście w tym zakresie i w tych obszarach, w których jest to możliwe. Z tego względu, że lotnictwo wojskowe w jakiś sposób ma swoją specyfikę i nie wszystkie przepisy da się implementować w lotnictwie wojskowym. Ale tam, gdzie można było, to te przepisy cywilne starano się wykorzystać. Trenażer służy do ćwiczenia, trenowania takich sytuacji, o których trening w locie mógłby nas drogo kosztować. Prawda? To są takie sytuacje właśnie jak lądowanie z jednym niepracującym silnikiem, lądowanie z 2 niepracującymi silnikami, czyli autorotacja, czy też zajścia do lądowania w warunkach minimalnych, gdzie można to sobie w komforcie psychicznym, mając świadomość, że jest się w symulatorze, przećwiczyć i mieć umiejętności wytrenowane, aby móc to wykonywać w warunkach realnych. Te loty, jeżeli chodzi o sytuacje szczególne w locie i awaryjnie, ćwiczą wszyscy piloci zgodnie z swoim grafikiem. Rolą drugiego pilota w takich sytuacjach jest odciążenie dowódcy załogi. Czyli współpraca w załodze i przejęcie części czynności, które wykonuje drugi pilot. I tutaj akurat w trakcie tego lotu ta współpraca przebiegała bardzo dobrze. Także bardzo wysoko oceniam umiejętności pana porucznika. Przykre sytuacje w lotnictwie, które się zdarzyły w latach 2008 i 2010, spowodowały, jak gdyby to był impuls do wprowadzenia wielu zmian. Został wprowadzony szereg szkoleń, zostały wprowadzone szkolenia symulatorowe, zostały wprowadzone szkolenia współpracy w załodze, instrukcja organizacji lotów z najważniejszymi osobami w państwie została zmieniona. Teraz, zanim się taki lot wykona, jest z odpowiednim wyprzedzeniem planowanie, wysyła się tam i statek powietrzny, i załogę, i ochrona bord tam się udaje, dokonuje rekonesansu, z tego jest sporządzana notatka. Dokumentacja fotograficzna to jest analizowane, akceptowane bądź nie.
No i jeżeli jest analiza, wykazuje, że warunki pogodowe mogą być, no może nie groźne, ale zmienne, to też udaje się meteorolog z odpowiednim oprzyrządowaniem. To jest odpowiedniego rodzaju system, który ma zapewnić, że ostatnie ogniwo, a takim ostatnim ogniwem, którym decyduje jest pilot, nie zawiedzie. Lotnisko wojskowe w Balicach tuż przed świętami odwiedziła młodzież ze szkół ogólnokształcących w Krakowie, Nowej Rudzie i Bytomiu. Przynieśli kartki świąteczne i listy dla żołnierzy pełniących misje w Afganistanie, które przekazali załodze transportowej kasy. Chcielibyśmy przekazać w imieniu naszej szkoły panu kartki, które napisaliśmy dla żołnierzy. W tym też takie duże kartki, ponad niektóre rysowane ręcznie. Kartek jest 1420. Pisali uczniowie, też nauczyciele. Myślę, że rodzice także pomagali. Ja myśmy na przykład narysowały takie oto wspaniałe życzenia. I dla wszystkich żołnierzy, kochani żołnierze, z okazji Wielkanocy pragniemy wam życzyć zdrowia, odwagi, pogody, ducha, bezpiecznego powrotu do domu. No i życzą Zośka Kosowska, Natalia Jeziorna i Agnieszka Dworak i nasz nauczyciel historii. Wizyta na pokładzie transportowej kasy była doskonałą okazją do poznania tajników tej ciekawej maszyny, a także do bezpośredniego kontaktu z załogą samolotu. Jak się zapytać, ile się do Afganistanu leci? No, taki lot trwa od momentu startu z Krakowa do lądowania w Afganistanie 16 godzin. Czy może pan słuchać muzyki podczas lotu? No, dla nas muzyką w czasie lotu jest słuchanie korespondencji radiowej. Oczywiście, że nie można słuchać muzyki. I kokpit jest podzielony na dwie części symetrycznie. Są dwa monitory. Tutaj mamy nasze dwa komputery pokładowe, które zarządzają całym lotem. Na pewno korzystałeś z komputera osobistego, więc podobna zasada działania. I jak pytałeś o prędkość, to jeśli pchniesz te manetki do przodu, spróbuj pchnąć te manetki do przodu. O. Teraz byś poleciał. Silniki osiągnęły maksymalną moc, ale że nie mamy konfiguracji do startu, odezwał się alarm. Tutaj lewy pilot, pilot z reguły jest pilotem lecącym, odpowiada za lot, bezpieczny lot samolotu, nawigację. Prawy pilot odpowiada za korespondencję radiową i obsługę wszystkich przyrządów pokładowych, jak również wykonania wszystkich poleceń dowódcy załogi. Można tak w skrócie powiedzieć, jak masz twardy dysk w komputerze, jest master i slave. Tutaj jest dowódca, tutaj jest jego, powiedzmy, niewolnik, ale bez dobrej współpracy między nimi lot nie może się odbyć. Kasa wyposażona jest w system urządzeń zabezpieczających przed nieprzyjacielskim atakiem, co jest szczególnie ważne przy wykonywaniu lotów do strefy objętej działaniami wojennymi. System walki elektronicznej samolotu Kasa daje 90-kilkuprocentowe prawdopodobieństwo uniknięcia trafienia przez pociski przeciwlotnicze. W momencie, kiedy rakieta nas namierza i już udaje się w kierunku samolotu, system automatycznie wystrzeliwuje sekwencję, określoną sekwencję flar. Flary są to wystrzeliwane środki bojowe w dużym uproszczeniu dla karaca. Temperatura palenia się sięga około 2000 stopni, podczas gdy silnik daje ciepło około 700-800 stopni. Rakieta nakierowuje się na najcieplejszy obiekt, który ma w zasięgu w polu widzenia. W związku z czym flara przejmuje cały impet uderzenia pocisku rakietowego, przy czym samolot pozostaje nietknięty. Jak tam nasz lot do Afganistanu? Wszystko w porządku. Bez żadnych zmian? Bez żadnych zmian. Tutaj jest akcepcik na daną trasę, zgody dyplomatyczne i oczywiście ślubność. Może takie zdjęcie satelitarne? Co my tam mamy rzeczywiście pokazać, to, że jest układ niskiego ciśnienia. Tutaj właśnie widać, tu mamy tą strefę frontu chłodnego, za nim zachmurzenie komórkowe przez chmury cumulus, centrum niżu w tym rejonie. Przemieszcza się to wszystko z prędkością około 60 km/h w kierunku południowo-zachodu. Czyli decyzja, lecimy, tak? No, jak najbardziej. Powodzenia. Dzięki, cześć. Do zobaczenia za 2 miesiące. Do zobaczenia. Proszę, żeby wesołych świąt. Nawzajem. Proszę bardzo. Cześć, do zobaczenia za 2 miesiące. Do zobaczenia. Dzięki, hej.